najbliższe mi są drzewa. One się najczęściej powtarzają w tej mojej twórczości, trochę porozrzucanej, bo łapię się wszystkiego, łącznie z abstrakcją. Ale no, te drzewa dominują. No, może dlatego, że mnie otaczają. W czasie, kiedy, no, szczególnie jak tu się właśnie sprowadziliśmy, to w pewnym momencie stwierdziłam, że czego ty, kobieto, chcesz? Masz wspaniałe dzieci, wspaniałego męża, a ta miłość, to zdrowie, miłość, to jest najważniejsze, prawda? A cała reszta to jest tylko dokładką. Mało, masa plastyków, no, nie wykonuje swojego zawodu. A ja mam to szczęście, że mi się udało i to, że jestem tym samoukiem, no to jestem, trudno, ale robię to, co kocham. Jestem w otoczeniu kochanych osób i jeszcze miejsce cudowne. Także dlatego mówię, no, jestem taka przyziemna, ale wydaje mi się, że to, przynajmniej w moim przypadku, to się sprawdza i to jest dla mnie ważniejsze jak wszystko inne. Jak nauk, jak narkotyk, prawda? Jak dłuższy czas nie malujesz, no bo akurat jakieś tam inne zajęcia wejdą w życie i zajmują dłuższy czas, no to tego tak brakuje. Ja na przykład to, że zaczęłam przynależeć do tego nowego młyna, no to niejako otworzyło mi trochę ścieżkę do ludzi kultury, właśnie do tych artystów. To było takie otwarcie, że mogłam do nich wyjść, zobaczyć. No a potem już właśnie te wernisaże, że człowiek chodził, oglądał tą sztukę i był blisko tego. Odskok od sztaluk, ruch. Chociaż czasami ciężko się oderwać od sztaluk, ale jak już się wyjdzie, no to nie chce się wracać, jak jest tak pięknie. No, kocham to miejsce, urokliwe Karkonosze, a teraz, kiedy jest tyle śniegu, no to po prostu baśniowa kraina. Drzewa w śnieżnej pierzynce, no to przypominają niemal wszystkie ducha gór. To, że człowiek może się cieszyć tymi widokami, tym ruchem na... No, czy na biegówkach, czy w porze letniej pójść w góry i podziwiać to wszystko, co nas otacza, no to naprawdę jest cudeńką. No i ta równowaga, no, życie codzienne, a życie twórcze, mistyka, no wszystko razem, no to tworzy piękną całość. Cudowna
Kraina Karkonoska.